Witam, ja jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Age of Zombies. Dobra, zejdziemy. Synchro zapomniałem zrobić. Kurde. Teraz muszę wymyślić jakieś inne synchro. Uwaga, teraz będzie synchro. Raz, dwa, trzy, go. Raz, dwa, trzy, go. Okej, dobra. Patrzcie, teraz będzie w ogóle epicki moment wyjawienia prawdy i wiecie, wielki tam plot twist i tak. Kurde. Wybaczcie, ale muszę sobie włosy poprawić. Bo normalnie... Ach. Wchodzą do gał. Dobra, już. Zsuń się kabelek. Dobra, jedziemy dalej. It's the future and shit. Alien, zombie, cyborg, coś tam. Słyszeliście? Jak to się nazywa? Syntezator, o. Shotgun. I remix tego można zrobić. Daft Punk by już tutaj się pojawił na miejscu, wiecie. Moim zdaniem twórcy gier jeszcze mieli chęć zrobienia większej ilości, bo na przykład wyobraźcie sobie Nazi Zombies. Tak jak to zrobili w Call of Duty World at War. Tak więc... Flamethrower. Wow! Jesus! Fuck! Ilu was tam jest? Kombo, nabijamy! Do stówy! Jest! Dobra, jestem zadowolony już z siebie. Awesome! Ale muza jest męcząca już. Nie lubię takiej śmiesznej... Chociaż nie! Nie, ta nie jest męcząca. Wiesz dlaczego? Bo ma ten taki styl oldschoolowych gierek. Mega Man mi się normalnie kojarzy niektórymi momentami. Zwłaszcza melodyjka. Samo melo. Jak co sądzicie? Trochę podobna taka. Gdyby wyeliminować, wiecie, wszystkie takie dźwięki śmieszne, poboczne, to by była taka muzyczka trochę Mega Manowa. Spawn kill! Eww! Minigun! W świetnym momencie się pojawił ten minigun. Oh yeah! Oh baby! To było piękne. Jeszcze bazooka, patrzcie. Czaaak. I like it. Shield. Tak więc to już jest ostatni świat. Z tego co pamiętam, mam... Chyba. Tak mi się wydaje. Chyba, że... Nie wiem, coś jeszcze jest... Nie, nie wydaje mi się, że coś jeszcze było potem. Tak więc już możecie... Dla tych wszystkich, którzy powiedzieli, nie pasował, że robię Age of Zombies, już się skończyło Age of Zombies. Zacząłem robić, bo to jest naprawdę krótka gra i tak przyjemna, naprawdę taki odstresowywacz. Nie muszę się w ogóle przygotowywać do niej, wiecie. Siadam, odpalam, pach, jedziemy, robimy odcinki i jest fajnie. Takie wakacje trochę dla mnie bym powiedział. Dla mnie wakacje, a i wy macie co oglądać. Ha! I wilk syty i owca cała. Heaven on earth. O. Oh yeah! Kura! Okej. Okay. Fajny tytuł. Yupi dla... kończących się pomysłów. Będzie ładne kombo... Nie, myślałem.
bum! Boom, headshot! I'm a lean, mean, zombie killing machine! Ole fajny, ole czas, patrzcie! Jaka reakcja łańcuchowa boska! Dlatego lubię wszystko, co wybucha. Au, au, tylko tak blisko mnie. Wolę, jak wybuchacie dalej ode mnie. Pięknie. Ej, skończyły się granaty. Niedobrze. Wow, szybkie zombie. Kurde, prawie. Dobra, przydało się. Powiem szczerze, że idzie mi o dużo lepiej niż za pierwszym razem, kiedy grałem w tą grę, bo za pierwszym razem miałem normalnie continue. Mi się zdarzyło chyba dwa razy nawet. Dwa czy trzy? Tfu, 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 nie zapieszając, prawda, że teraz będzie czas na continue akurat, ale... W miarę lepiej idzie. Wow, 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 wow! Au! Au, au! Wow! Lubię takie akcje. No, zbierz się do kupy, rzucę granatem, to wszystko pójdzie z dymem. Te wybuchające są fajne, jak są w tłumie. Uwielbiam je wtedy. Minigun! Ale czad, ale czad, ale bosko. Aaaa, skończyło się. Zwykle za dobrze się bawiłem i musiał się skończyć. Minigun, 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 minigun. It's mine! Oh, Jesus! Podejście. Zbierzcie się w kubkę, co? Nie otaczajcie mnie tylko w kubkę, do cholery jasnej mówię. Come on! You know you want to. Widza się, znowu przeliczyłem z tym minigunem. Ma troszkę za mało amunicji, chciałbym, żeby miał troszkę ciut więcej. Naprawdę. Mines. Trochę jestem taki zacentrowany, taki zmęczony się wydaje. Mines. Znowu. Ale combo 69. Uhu. Właśnie, musi być. Trzeba powiedzieć jakiś dobry one-liner. Nie wyszło. Nie wyszło, naprawdę nie wyszło. Uuu, epic boss battle! Profesor Barry Brains. Co, ty też masz na imię Barry? Myślałem, że jestem jedynym. Tak, ja też znam uczucie bycia Barrym. Letter B jokes? About... tego nie wiem akurat. O co chodzi? Kocham cię, Barry Stackflies. Kocham cię, Barry Brains. Jakie słowa! Braterska miłość, jak to wiadomo, między braćmi jest. Biją się tą chwilę. Wiem. To właśnie przy panu Barrym Brains zginęłem z dwa razy, pamiętam. Tak więc zobaczymy, jak będzie tym razem. Coś się szykuje. Damn! Piu, 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 piu! Nie wierzę, że mają broń, która robi piu, piu. Trzeba cały czas być w ruchu. Co się dzieje? Co jest? Nie ma go? Aha, zmienił pozycję. Oto skubaniec. Zapomniałem, że może tak robić.
Kabum! Żyj, bazookę! Bary. Brains. O się wkurzył, gościu! Jak to zwykle, boss końcowy musi mieć przy połowie życia jakieś odpały. Patrzcie, wszystkie zombiaki naraz teraz przychodzą, z każdej ery. Go away! Dorośli walczą. Come on! Patrzcie, nawet nieźle mi idzie. Tfu, 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 znowu zapeszyłem. Yes! Kill, motherfucker! Kill! Au. Au. No, bazooka, bazooka, bazooka jest moja! To trzeba być po prostu cały czas w ruchu. Nie wiem, co mi się dzieje z moją mową ostatnio, ale zaczynam się mieszać. O-o. Jeszcze raz. Kurde, skończyła mi się bazooka. A nie, jeszcze nie. No, dobra, pierwsza śmierć. Zabiję go pistoletem, tak, to by musiało być tak epickie. Uciekamy! Gdzie my jesteśmy? Normalne czasy? Kim jesteś? Nie! Mam się zabić? A, ten książę, ten wiecie, z Egiptu. Aha, no bo on jest przecież nieśmiertelny. Patrzcie, Ibary stanie się nieśmiertelny. Righteous! Righteous to the max! Badass Barry Stackfries is back! Age of Zombies! Dobra, patrzcie, kolejny let's play zakończony. Łomatko bosko. Udało nam się zrobić to wszystko w jednym... Znaczy, to nie było w jednym posiedzeniu, żebyście nie myśleli, że to wszystko za jednym razem zrobiłem. Niestety się tak nie udało mi. Tak więc na razie koniec let's playów z komentarzem na żywo, ponieważ wolę robić komentarz taki, wiecie, po nagraniu wideo, znaczy po nagraniu obrazu, czy tam... wiecie, o co mi chodzi. co chciałem jeszcze powiedzieć. Gra, a propos gry. Gra jest takim typowo czymś, co można pograć sobie, wiecie, w drodze, nawet jadąc autobusem, bo widzicie, ile zajmuje cała gra? Godzinę niecałą. A pojedyncze plansze, powiedzmy, 7 minut, 10, także można sobie pograć to w poczekalni, czy gdzieś tam, także naprawdę przydatna taka na... Bo jak odpalimy RPG, to siedzimy, potem musimy zapisywać i tak dalej, a tu pach, 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 zrobimy, zakończymy planszę, dziękuję, następna. Nie ma takiego problemu, tak więc gra naprawdę fajna, za humor dostaje duży plus. Jako to jest Gemini, także jest, można ją sobie ściągnąć za niedużą cenę naprawdę. Jeżeli macie na przykład PlayStation Plus, to można ją chyba, nie wiem czy była, czy albo będzie, za darmo w ogóle. Tak więc też czat, co chciałem jeszcze, ocena. No nie jest to żaden, powiedzmy tam, niesamowity tytuł, ale nie jest zła, tak więc 7 na 10 ma naprawdę. A jeżeli jedziecie to autobusem, to jest 9 na 10 nawet. Tak więc polecam każdemu, kto jest chętny. I teraz ja już się z wami żegnam. Przyspieszę chyba kredyty, wiecie, tam ostatnie napisy końcowe. Jak się z wami już pożegnam. Chcecie to obejrzeć do końca, jeszcze podzięce dla wszystkich twórców gier, gry, znaczy tej gry. I do zobaczenia następnym razem, kiedy to czeka nas zombie apokalipsa kolejna jakaś. Czy coś. Nie wiem, tak już gadał głupoty. Tak więc niech Barry Stackfries będzie z wami i to jest chyba koniec napisów. Tak więc yo, nawet lepiej dla mnie. Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. Na razie. Patrzcie, jeszcze loading zobaczymy teraz sobie. I to tyle. Tak więc do zobaczenia w następnej serii. Cięcie! Ała!